Pogotowie ratunkowe w Radomiu otrzymało komorę Biobag w wersji najbogatszej, jaka jest oferowana na rynku. Urządzenie ma dwa zastosowania. Komora ta przeznaczona jest do transportu pacjentów biologicznie niebezpiecznych. Niebezpiecznych dla otoczenia, tak? Jednakże rozwiązania technologiczne pozwalają na to, żeby komorę tą również zastosować do transportu pacjentów, gdzie otoczenie jest dla nich zagrożeniem. Czyli pacjentów z obniżoną odpornością. Aktualnie pracownicy radomskiego pogotowia przechodzą intensywne szkolenie z obsługi komory. Bardzo proste urządzenie, oczywiście jak każde urządzenie wymaga wprawy. Pracownicy widzą to urządzenie po raz pierwszy, w związku z tym myślę, że jak poćwiczą, nabiorą manualnej wprawy takiej, gdzie pozwoli ta wprawa im w ciągu tam, nie wiem, 2-3 minut przygotować pacjenta do transportu. Komora Biobag posiada dwa tryby pracy, czyli transport z nadciśnieniem lub podciśnieniem wewnątrz. Duże wizjery pozwalają na obserwację i nadzór pacjenta. Komora została wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne. Konstrukcja komory umożliwia transport z zastosowaniem standardowych noszy, używanych na przykład w ambulansach zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz śmigłowcach. Komora w wersji, którą otrzymało pogotowie ratunkowe, kosztowała ponad 34 tysiące złotych.